Dziś kosmiczny wtorek w Trójce przed południem, za 27 minut godzina 12. Proszę Państwa, to, że na Ziemi mamy problem z odpadami, ze śmieciami, tego chyba nikomu nie trzeba udowadniać, ale okazuje się także, że mamy problem w kosmosie. W studiu Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Będziemy dziś rozmawiać o czymś, co nazwaliśmy kosmiczną ekologią. 100 milionów odpadów krąży nad naszymi głowami. Skąd się wzięły? No my je tam umieścić na czym? Władze państw i prywatne przedsiębiorstwa tam je umieściły. Po prostu to wynika z tego, że albo podczas samego umieszczenia obiektu kosmicznego dochodzi do rozłączenia od jego wyrzutni, czyli na przykład rakiety, i odpadają od tego części, albo obiekt sam przestaje być już użyteczny i zaczyna po prostu orbitować jako śmieć, lub warunki, jakie panują na orbicie lub w przestrzeni kosmicznej, sprawiają, że on przestaje być użyteczny, zaczyna się rozpadać, czy na przykład zaczynają od niego odpadać elementy, jak elementy termiczne, elementy farby. I to wszystko tworzy ten kosmiczny śmietnik. W większości to są, znaczy jeżeli mówimy o space debris, czyli właśnie tym złomie kosmicznym, to są to rzeczy, które były stworzone przez człowieka i umieszczone w przestrzeni kosmicznej. Czasami się przy analizach różnych zbiera razem właśnie i pył kosmiczny, i drobne śmieci kosmiczne, ponieważ one niestety potrafią, jakby to powiedzieć, szlifować nam, tak jak się robi piaskowanie części metalowych, to one tak potrafią po niektórych obiektach kosmicznych, tak jakbyśmy właśnie tym rozpędzonymi drobinami piasku uderzali w nie i niestety z tego chodzą elementy poszycia. Oczywiście część obiektów kosmicznych, tak jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, jest chroniona odpowiednimi takimi tarczami, że tak to powiedzieć, pewnym pancerzem przeciwko takim małym obiektom, odłamkom, takim właśnie odpryskom. Natomiast problemem są zarazem i te bardzo małe, których nie jesteśmy w stanie dobrze śledzić, czyli te poniżej na przykład centymetra, oraz te olbrzymie. Te olbrzymie, które no, czasami spadają na ziemię, nie spalą się, bo no, to jest najczęstsza praktyka. No, tak jak niestety spalamy śmieci, raczej nie powinniśmy spalać śmieci na ziemi, no ale w kosmosie się je spala przez deorbitację. No, same się spalają. No, jak się zepsuje, to się zdeorbituje. To jest taka polityka przez pewien czas była, potem się okazało, że niestety to nie jest bardzo dobre dla atmosfery, ponieważ ulatniają się wtedy na przykład tlenki aluminium. Natomiast są dwa cmentarzyska kosmiczne. Mamy poza orbitą geostacjonarną, czyli powyżej tych 35 tysięcy kilometrów nad poziomem morza, mamy miejsce, gdzie, znaczy to jest przestrzeń, gdzie po prostu się wypuszcza te stare satelity i niech sobie już tam latają, nikomu nie będą zagrażać. I one tam latają na wieki wieków, amen? No, prawdopodobnie, chyba że... znaczy, jeszcze żadna nie wróciła do nas, jakby to powiedzieć. Z drugiej strony mamy też punkt Nemo na Pacyfiku, czyli, znaczy, punkt Nemo to się trochę pokrywa z tym cmentarzyskiem kosmicznym. Dla uproszczenia się mówi, że to jest to samo. Tak naprawdę to są obszary, które się mniej więcej pokrywają. To są miejsca, gdzie między innymi zdeorbitowano Mira. I to jest też takie trochę smutne, że musimy deorbitować na przykład większe obiekty kosmiczne, takie jak Chińska Stacja Kosmiczna, jak Dragony SpaceX-u, które niedawno też spadały i spadły na przykład w Australii. Człowiekowi spadły na farmę elementy. Miały spaść do oceanu, miały po prostu rybą nieukwiałą spaść, spadły człowiekowi. No i trafiły. I trafiło. I oczywiście, że była cała sprawa, a co jeżeli by kogoś zraniło? I niestety była sprawa, że w Stanach, że faktycznie kobietę zraniło. Zranił odłamek po rakiecie. 100 milionów odpadów, ale kosmos nad naszymi głowami jest spory. Czy to już jest problem, te 100 milionów cząstek różnych, większych, mniejszych? Powoli staje się coraz większym problemem, ponieważ tworzymy coraz większe, jakby to powiedzieć, nie tyle formacje satelitarne, co megakonstelacje, które działają jak skorupy, jak takie, można powiedzieć, to z fantastyki, no nie sfery Dysona, tylko właśnie takie roje Dysona, czyli takich małych satelitów,
sieciówkę, które tworzą jedną wielką telekomunikacyjną megastrukturę. No tak, i tutaj fajnie brzmi. Ilona Muska, te satelity telekomunikacyjne, nie których tylko, parę już lata nad naszymi głowami, Starlinki chociażby. Tak, jeszcze ale teraz OneWeb, ale jeszcze... Chińczycy zapowiedzieli 13 tysięcy satelitów wystrzelą i utworzą z nich sieć taką. I oczywiście, jak oni będą razem z tym testować różnego rodzaju broń do strącenia satelitów, to może nam dojść do kaskady kolizyjnej i będzie tak, że pewnego dnia się obudzimy bez jakichś urządzeń, albo trzeba będzie brać się z jakichś innych, znaczy z satelitów na innej pozycji. I będzie problem, no między innymi dla wszelkiego rodzaju misji, między misji kosmicznych, ponieważ ze względu na wagę rakiety nie da się dobrze opancerzyć, ani sondy kosmicznej. No, turyści kosmiczni, załoga międzynarodowej stacji, chińskiej stacji kosmicznej, tu jest bardzo dużo zagrożeń związanych z tym. No i... Krótko mówiąc, robi się gęsto nad naszymi głowami. Robi jak się... sobie z tym radzić? Bo ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy Stanisław Lem o tym pisał, była taka wizja kosmicznego pociągu zbierającego wszystkie śmieci takimi magnetycznymi uchwytami, że leciała sobie rakieta i po prostu zbierała i ciągnęła za sobą taki pociąg tych zużytych, tych nieczynnych, tych statków czy satelitów, które gdzieś tam uległy awarii, one się już do niczego nie nadawały i po prostu zbierano ten kosmiczny złom w takim pociągu i gdzieś coś tam z nim się potem działo. Ale realnie w tej chwili, jeżeli mamy problem z tymi kosmicznymi śmieciami, jak sobie z tym radzić? Teoretycznie to wszystko jest po stronie tego, kto jest operatorem i właścicielem satelity, natomiast jest... Ale możemy go zmusić, żeby posprzątał po sobie? Zależy, czy są odpowiednie przepisy krajowe. Mhm. Jeżeli władza państwowa ma taką możliwość, a ta osoba też posiada, powiedzmy, możliwość techniczną tego zrobienia, bo jeżeli satelita nie ma już paliwa, no to niestety nie będzie machał panelami słonecznymi, żeby przyfrunąć tutaj. Niestety trzeba będzie wysłać kogoś, kto będzie to albo wypuszczał jakieś harpuny z takimi żaglami deorbitacyjnymi, żeby to spuszczać, albo trzeba będzie używać laserów, żeby... Zestrzelić. To znaczy nie, to po prostu ablacyjnie opóźniamy. Dokonujemy hamowania orbitalnego i wtedy sama grawitacja ściąga w stronę atmosfery, atmosfera jest gęsta i... W atmosferze się i spala, wpada do oceanu i w ten sposób mamy kosmiczne śmieci na Ziemi. Albo spada komuś na farmę, albo gdzieś tam na jakiś niezamieszkany teren. W każdym razie tak... Jest dużo pomysłów na temat tego, jak zbierać te większe obiekty kosmiczne, czyli właśnie nieaktywne satelity, albo je regenerować lub też kanibalizować. To, co powiedziałeś o Lemie, to też między innymi i Clark widział takie zbieranie ich na pewne złomowisko i odzyskiwanie. Tak, Arthur C. Clarke w Wyspach na niebie. No i jeszcze był ten chiński film Space Sweepers o tych właśnie kosmicznych śmieciarzach, co zbierali całe wielkie satelity i potem sprzedawali. Kosmiczni złomiarze raczej. Tak, tak. Ale zbierali i sprzedawali. O takich misjach na razie nie słyszeliśmy, ale nie jest to nierealne. Być może jeszcze jedynie usłyszymy. Niestety prawnicy robią z tym problem, jakby to powiedzieć. Nie, dużo polega na tym, że nie ma przepisów. Przepisy dałoby się zrobić, ale nie ma pewnej woli, ponieważ w niektórych tych satelitach, no wiadomo, że są tajemnice, które są jakby... Konstrukcyjne, technologiczne. To tajemnice przedsiębiorstwa, między innymi tajemnice, które by naruszyły ujawnienie naruszyłoby bezpieczeństwo narodowe, no to ci jednak... No i naruszyłoby przede wszystkim interesy konkretnej danej firmy. I niestety tutaj powiela się ten stary motyw z filmów szpiegowskich, że ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu, czyli i de facto oni nie chcą, żeby ktoś obcy to zrobił, że my to już zrobimy własnym sumptem, albo nikt sobie tam poleży, nie dotykajcie. Tu wchodzimy na poletko przepisów, poletko, które można nazwać, nie wiem, prawo kosmiczne, a to jest już zupełnie inny temat, być może na nasze następne spotkanie. Dokładnie. Za tydzień. Bardzo dziękuję. Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, był moim i Państwa gościem.